Nike Play Arena. To będzie nieprawdopodobna impreza. Kto nie oglądał, kto tutaj trafił przypadkowo na tę relację internetową, ten pewnie nie wie, ale nie sądzę, żeby tutaj byli przypadkowi ludzie. Wiecie doskonale, oglądacie ligę Nike Play Arena od lat i wiecie, jakiego poziomu, jakich spotkań możecie się spodziewać. Zaczynamy punktualnie o godzinie 12, czyli mamy jeszcze 21 minut do startu imprezy. To jest najlepszy moment na to, by przywitać założyciela całej ligi. Człowiek z takim nazwiskiem musiał się zająć piłką nożną. Wojciech Dudek. Dzień dobry, Wojtek. Witaj, Tomku. Opowiedz nam najpierw dla tych, którzy być może oglądają nas pierwszy raz, być może w ogóle nie wiedzą, czym jest cała liga Nike Play Arena. O co chodzi? Z czym to się je? No to bardzo proste. Chodzi o to, żeby grać w piłkę. Mamy taki portal, playarena.pl, i w tym portalu ty rejestrujesz swoją drużynę, zapisujesz ją do ligi w swoim mieście i umawiasz mecze z przeciwnikami swojego miasta. Także 5 minut, 10 minut i bez zbędnych formalności, bez dziesiątek formularzy, bez dziwnych historii pocztowych z wycieczkami gdzieś do siedziby związkowych. Zakładasz drużynę i grasz, po prostu. Takich drużyn macie zarejestrowanych ile? Na ten moment już 3600 i z każdym dniem rośnie. Czyli jest progres, jeśli chodzi o liczbę zapisanych zespołów i jeśli chodzi o uczestników? Zdecydowanie. To projekt powstał 8 lat temu i cały czas rośniemy. Rośniemy, można powiedzieć, liniowo. Każdego dnia około 100 nowych zawodników rejestruje swoje konta w serwisie. Także w miesiącu jedno, dwa nowe miasta wchodzą do gry. No generalnie cały czas rośniemy, ale też dużo jeszcze do zrobienia. Kilka tysięcy zespołów w całym kraju, by na koniec 16 najlepszych spotkało się tutaj. Dzisiaj jesteśmy, nie wiem, czy to dobrze widać w całym kadrze, ale to, co Państwo widzą za naszymi plecami, to jest przygotowane specjalnie na dzisiejszą okazję boisko na centralnym korcie tenisowym warszawianki. Także ta murawa to jest trawa, to nie jest żadna sztuczna trawa, to jest trawa. Prawdziwa, malowana trawa. Chodziłeś i malowałeś farbą. Wczoraj, tak. Wygląda to naprawdę imponująco i na tym boisku, jeszcze na drugim bocznym, będą toczyły się gry między 16 najlepszymi zespołami Play Areny w kraju. Czy poziom rozgrywek twoim zdaniem jest wysoki? Jest bardzo wysoki, to znaczy z roku na rok na pewno jest coraz wyższy. Taki przykład, Mistrzowie Polski sprzed 2 lat, wtedy kiedy ty też byłeś na naszej imprezie, Bad Boys Szczecin, w tym roku nie wyszli z grupy i nie ma ich tutaj dzisiaj z nami. Także poziom z roku na rok coraz wyższy i to na pewno cieszy. Czego mają się spodziewać ci widzowie, którzy będą z nami od teraz? Mam nadzieję do samego finału, czyli gdzieś do godziny 22. Potężnej dawki emocji i meczu jeden po drugim. Będziecie mieli okazję swoich przyjaciół, znajomych zobaczyć na tym boisku. Każda drużyna zagra co najmniej jeden raz na arenie głównej. I coś specjalnego to chyba finał. Przy szóstym świetle, mam nadzieję, przy pełnych trybunach i no, przygotowaliśmy coś specjalnego. Warto to na pewno zobaczyć. A mogę coś powiedzieć o tym, co się zaczyna na słowo T? Czy to jest ta właśnie specjalna rzecz, o której nie chcesz, żebym mówił? Możesz mówić. Tak, bo dzisiaj w ramach rywalizacji drużynowej mamy dla uczestników całej imprezy tak samo Turbo Kozaka. Najlepsi będą mogli się ścigać w trochę zmodyfikowanym Turbo Kozaku. Każdy zespół może wyznaczyć jednego, a nawet nie może, tylko musi wyznaczyć jednego przedstawiciela, który będzie próbować się w konkurencjach zdobywać punkty. No i na końcu też poznamy, no w pewnym sensie, najlepszego technika. W każdym razie największego kozaka wśród kozaków, wśród piłkarzy ligi Nike Play Arena. Ale to nie wszystko, bo jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, za kilka minut przyjdzie tutaj do mnie bardzo poważny człowiek, trener reprezentacji, a ty opowiedz mi trochę o tej drużynie narodowej, bo to nie jest byle co. Zgadza się. Może zacznę od początku. To, co tutaj mamy, to piłka nożna sześcioosobowa. I my jakby budujemy świadomość tej dyscypliny sportu. To jest nowa dyscyplina i jest trochę tak, że każdy ją uprawia, bo gramy na orlikach w całej Polsce i nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że już w Europie zawiązała się federacja, która usankcjonowała jakby ten sport jako niezależny sport. Także my w Polsce, Play Arena, Liga Nike Play Arena, to oficjalny reprezentant
w strukturach EMF, czyli European Mini Football Federation. I jakby to, co my robimy, to budujemy futbol sześcioosobowy. I dlaczego Klaudiusz tutaj? Gramy z najlepszymi, gramy z mistrzami spowołowanymi przez selekcjonerów z innych krajów, bo rok rocznie odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce sześcioosobowej. W tym roku w Chorwacji we wrześniu. I Klaudiusz Hirsch, selekcjoner, odpowiada za to, żebyśmy zdobyli mistrzostwo, no proste. A reprezentacji Polski wcale nie idzie źle. Z roku na rok ten zespół jest bardzo blisko najlepszych miejsc. Które miejsce zajmowała do tej pory reprezentacja? No, 2 lata temu wyszliśmy z grupy. Kolejny mecz, pierwszy w fazie pucharowej, również zwycięski. Wieczorem przy światłach, w ostatniej sekundzie meczu niemalże. Jarek Filik strzela na 2-1 i szał radości. Kawał zawodnika, pamiętam. Tak, kawał kozaka. W zeszłym roku również awans z grupy, ale niestety ten sam przeciwnik, Kazachstan, i odpadliśmy, ale wierzę, że w tym roku zbliżymy się do tych najlepszych. Kazachowie są mocni? No jakoś tak się składa, że są mocni. Tam futsal jest dość dobrze wypromowany i no trzeba powiedzieć, że futbol sześcioosobowy czerpie trochę z futsalu. I jakby dlatego też selekcjoner Hirsch, który jest ekspertem w tej dziedzinie, i tak przygotowujemy nasz team, żeby strategicznie podejść do tematu i walczyć z najlepszymi. Jeszcze powiedzmy, że te Mistrzostwa Europy 2 lata temu, rok temu i chyba tegoroczne również będą pokazywane na antenach TVP Sport, także to już będzie poważne granie. Ja wiem, że teraz nas ogląda cała Polska, ale wtedy to już w ogóle naprawdę cała Polska będzie oglądała najlepszych spośród tych zawodników. Tym bardziej warto przekonać się, kto tutaj gra w piłkę, jak gra w piłkę, bo uwierzcie mi, to są naprawdę niebyle jacy zawodnicy. Wojtek, wiesz co, ja już się chyba nie będę męczył, bo za chwileczkę, lada moment, dołączy do mnie, jeszcze zanim Klaudiusz, zanim trener reprezentacji narodowej, to dołączy do mnie kapitan zespołu aktualnego mistrza kraju. Spodziewasz się jeszcze, powiedz mi tylko na koniec, masz swojego faworyta? Ja wiem, że w tej chwili słyszą nas wszyscy uczestnicy, bo tak się składa, że nie jesteśmy tylko w telewizji, ale na głośnikach słyszą nas wszyscy uczestnicy dzisiejszego turnieju, ale twój cichy faworyt? No, ja mam, ale nie powiem, bo jak wygrają, no to będzie awantura, także nie wyciągniesz tego ze mnie. Okej, i na tym poprzestańmy. Wojtek Dudek, organizator, założyciel Ligi Nike Play Arena od 7-8 lat. Naprawdę trzeba było zobaczyć, jaki ogromny krok zrobili chłopaki od startu, kiedy grało się jeszcze na jakichś klepkach, na boiskach, nie wiem, szkolnych. To były salki gimnastyczne do teraz, kiedy mamy taką piękną, zieloną murawę. Oglądamy. A już za chwilę ze mną kapitan mistrza Polski.